Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale. Już tradycyjnie zapraszam do mojej skromnej kuchni. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak ja robię szynkę konserwową prasowaną. Bardzo dobry wyrób, bardzo smaczny wyrób, więc zaczynamy. Do naszej szynki konserwowej potrzebujemy tylko dwa produkty. Mięso od szynki chude oraz golonko wieprzowy. Ja mam golonko wytypowane, teraz tylko zdejmę skórę i to będzie wszystko. Wyżyłuję wszystkie żyły i to będzie wszystko. Musi zostać tylko czyste mięso. Dzisiaj zrobimy tylko jedną część naszej produkcji szynki konserwowej. Po prostu jedynkę oczyścimy z błon, z tłuszczu, z przerostów. Stójki wyciągniemy, z golonka wyciągniemy żyły. Pokroimy na kawałki, zasolimy i zostawiamy do zapakowania się w chłodnym miejscu. Wsypujemy mięso od szynki. Sól, przyprawy. Zakładamy mieszalnik. Wymieszaną, wymasowaną, zobaczcie, ona już jest sama, że po prostu klei się już, po prostu już puściła klej, o, to już samo się wiąże, do tego jeszcze jak przyjdzie prawdziwy klej z mięsa, znaczy się mięso przewej klasy trzeciej, golonko, no to już będzie naprawdę super. Teraz tutaj mamy mięso klasy trzeciej, zasolimy. I tylko dobrze wymieszamy, nie trzeba tutaj długo mieszać, tylko żeby połączyć sól z mięsem, ponieważ mięso klasy trzeciej będzie jeszcze rozdrabniane przez maszynkę do mielenia mięsa na drobno.
Witam Was serdecznie po przerwie i zapraszam do dalszej produkcji naszej szynki konserwowej prasowanej. Teraz to musimy zrobić, to zmielić golonka. I już zaczynamy robić. Jedziemy. Golonka mamy już przemieloną. Teraz będziemy wszystko łączyli razem, golonko razem z szynką, mięsem szynki, przyprawy i dobrze trzeba to wymieszać, wymasować, żeby jak najwięcej wydobyć kleju z tego mięsa. To jedziemy. Tu mamy jedynkę wieprzową nastawione mięso szynki kawałki i teraz same to też, tylko to jeszcze nie stawiamy. Jeszcze trochę pomasujemy, żeby jeszcze wydobyć ten klej. Dodajemy trójkę. Wymieszaliśmy wszystkie składniki mięsa. Teraz dodamy przyprawy. I mieszamy, masujemy. Warta naszą szynkę konserwową już jest odpowiednio przygotowany, więc teraz biorę osłonki polamidowe. Będę do nich wkładał ten farsz ręcznie, no bo to są duże kawałki. Potem do formy. I ostatnia rzecz na dzień dzisiejszy. Sparzenie z naszej szynki. No to jedziemy. Ja będę dawał taki czerwony osłonek. Drugie mam. Ale z tym parzeniem to nie tak szybko, jak powiedziałem, że będziemy parzyć. Dajmy tą paskę teraz, wrzucimy sobie na 2 godziny do lodówki. Żeby te mięso się powiązało, jest przyciśnięte, związało razem, a dopiero wtedy będziemy parzyć. Chociaż te 2 godziny. Można i na do 4, 8, 12, na 24 można. Ale te minimum, to żeby te 2 godzinki było w lodówce. To zaraz na 2 godzinki spotykamy się. Na razie, trzymajcie się.
nasza szynka się już osadziła, więc nadszedł ten czas, żeby ją sparzyć. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Nasza szynka konserwowa już wystygła. Teraz trzeba ją przekroić i zobaczymy, co nam ładnego, dobrego i smacznego z tego wyszło. Pachnie bardzo ładnie. Co mogę na ten temat tej szynki powiedzieć? To ja bym sobie kupił szynkę konserwową Krakus i ją teraz właśnie jadł. Tylko tyle. Naprawdę, polecam zrobić, jest super. I jeszcze, jak pozwolicie, to sekundkę Wam zajmę. Z tego miejsca chcę bardzo pozdrowić Pana Daniela, bo Pan Daniel jest moim stałym widzem i już od bardzo, bardzo dawna prosi mnie usilnie, żebym zrobił właśnie szynkę konserwową. Ja miałem ją w planie, mówiłem, pisałem, może trochę później, no ale wreszcie, no, wygrał, no. Wygrał ze mną, mówię, zrobię, bo może chcę zrobić sobie na święta. To wie, Panie Danielu, jest już ta szynka konserwa już po święta, no trudno, proszę mi wybaczyć, ale jest. Ale kochani, naprawdę, ja wiem, że zaczęcie się pisać, żeby zrobił to, tamto. Piszcie, jak najbardziej, piszcie, ja to wszystko notuję, tylko nie zrobię tego naraz, bo jeszcze mam pracę zawodową i też mam tylko jedno, jak to się mówi, zdrowie. No to tyle, to na razie, trzymajcie. Tym smacznym akcentem kończę dzisiejszy film. Dziękuję za oglądanie. Jak się film podobał, to proszę podnieść łapkę w górę, wciśnij dzwoneczek i napisz komentarz. Jakieś pytania, uwagi, propozycje. Ja jestem otwarty na wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć, trzymajcie się.